Jesteśmy po naradzie w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie uchodźców z Ukrainy, którzy już docierają do nas. Przygotowujemy się, prosiłem o wsparcie. Potrzebujemy mieszkań i pracy. I to jest realna pomoc, jaką możemy dać tym, którzy tu przyjadą, głównie kobietom z dziećmi. Potrzebujemy środków finansowych, które będzie można przekazywać poprzez Fundację Rozwoju Południowej Wielkopolski. Pierwsze już informacje spływają do nas i oferty, jeżeli chodzi o mieszkania od mieszkańców, które poprosiłem na moim profilu Facebooka. Dziękuję za to. Już pierwsze rodziny będą lokowane u osób na terenie naszego miasta. Nie wiemy jeszcze na dzień dzisiejszy, czy będzie jakaś pomoc z rządu co do kosztów zakwaterowania. Wiem, że rząd pracuje nad uproszczeniem procedur związanych z podjęciem pracy przez osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, co myślę, że bardzo by pomogło. Najważniejsze jest, żeby tym osobom dać wędkę, a nie rybę, żeby mogli samodzielnie tutaj utrzymywać się na terenie naszej ojczyzny. Proszę o wsparcie w tych trzech kwestiach. My jako gmina jesteśmy również przygotowani. Mamy kilka mieszkań, czy kilkanaście już, które w takiej żelaznej gotowości stoją. Jeżeli ktoś by miał meble, czyli wyposażenie do mieszkań, bo kilka mamy wolnych, jak łóżka, szafy, czy stoły, krzesła, to te rzeczy bardzo by były potrzebne, bo kilka mieszkań mamy nieumeblowanych. Ze swojej strony chciałem również pokazać, że jest realna pomoc potrzebna, bo szacuje się, że nawet 5 milionów osób może uciekać z Ukrainy i skorzystać z prawa uchodźcy tutaj w Polsce i powinniśmy się do tego przygotować i powinniśmy tym ludziom w tych strasznych dla nich wojennych warunkach im pomóc. Ja jako przykład chcę podać, że wspólnie z bratem przygotowujemy dom, który przekażemy prawdopodobnie już w poniedziałek dla 5 kobiet i 5 dzieci, które z tymi kobietami przyjeżdżają do Jarocina. I myślę, że zróbmy każdy co może. Rzeczywiście, jeżeli ktoś nie ma mieszkania, nie ma możliwości dania pracy, to niech choć 10 zł, czy ile może wpłaci na konto, które będzie wspomagało całą akcję. Dziękuję.